Ile razy zdarzyło się, że autobus czy tramwaj przyjechał niezgodnie z rozkładem jazdy? Oczekiwanie na spóźniony autobus można od teraz zastąpić sprawdzeniem rzeczywistego odjazdu pojazdu w komunikacji miejskiej. A to wszystko za sprawą wirtualnego monitora dostępnego na stronie systemu karty PEKA. Jego działanie przedstawił nam Bartosz Trzebiatowski. Kiedy nam się ten wirtualny monitor otworzy na naszym urządzeniu, wpisać numer linii. Tam mamy takie trzy pola, możemy właśnie skorzystać z tych trzech pól i ja akurat korzystam z tego pola z numerem linii, po prostu wpisuję albo na przykład linię numer 1, albo 15, albo 13, oczywiście taką linię, która nas interesuje. I w momencie, kiedy nam się wyświetli ten numer linii, będziemy mieli nazwy przystanków w obu kierunkach. Wybieramy ten przystanek, który nas interesuje, na który się właśnie chcemy wybrać, z którego chcemy na przykład odjechać. Klikamy na ten przystanek i w tym momencie za chwileczkę nam się pokaże, za ile minut z tego przystanku ten autobus albo ten tramwaj danej linii odjedzie. Każdy pojazd komunikacji miejskiej wyposażony jest w moduł GPS, który wysyła sygnał o tym, gdzie aktualnie dany autobus czy tramwaj się znajduje. Informacja ta trafia później na stronę systemu PEKA. Z wirtualnego monitora można skorzystać za pomocą internetu, a także z każdego urządzenia mobilnego. Na wirtualnym monitorze możemy zobaczyć liczbę minut, na przykład minuta, jedna minuta, dwie minuty, trzy minuty, lub na przykład mamy czas godzinowy, na przykład 11:45, 12:38 i tak dalej. Co to oznacza? Jeżeli mamy czas podany w minutach, to znaczy, że ten autobus lub tramwaj już jest na trasie, on już jest w kursie, on już wyjechał i już jedzie. Natomiast jeżeli mamy czas godzinowy, to znaczy, że ten autobus lub tramwaj danej linii jeszcze nie ruszył z pętli, czyli on jeszcze nie jest w kursie, jeszcze nie jest na trasie. W momencie, kiedy dany pojazd danej linii będzie się zbliżał do tego przystanku, który nas interesuje, lub będzie ten pojazd już na przystanku, lub on będzie już odjeżdżał z tego przystanku, wówczas kolor tej informacji, która nas interesuje, czyli na przykład ta jedna minuta, zmieni się na kolor niebieski, normalnie to jest kolor czarny, i zacznie migać. My osobiście sprawdziliśmy działanie systemu, oczekując na jeden z autobusów. Okazuje się, że wirtualny monitor naprawdę działa i pokazuje rzeczywisty czas odjazdu poszczególnych linii komunikacji miejskiej. Ale to jeszcze nie wszystko. Na stronie internetowej Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej pojawiła się kolejna nowość. Klikając na zakładkę, gdzie doładować kartę, znajdziemy miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż biletów. W momencie, kiedy sobie wejdziemy na stronę, klikniemy na tą mapę, to będziemy widzieli trzy kolory tak zwanych, tak jakby takich dymków na tej mapie. One nam pokazują właśnie punkty sprzedaży biletów, one nam pokazują punkty obsługi klienta, które mają troszeczkę szerszy zakres działania, bo w punkcie obsługi klienta możemy także złożyć reklamację, możemy złożyć wniosek na kartę PEKA i wszystkie sprawy nie tylko związane z kupnem biletu, ale także mamy dymki oznaczające biletomaty. Te nowe biletomaty, z których możemy już korzystać, przypomnę, że mamy ich do dyspozycji już 57 na terenie Poznania, ale nie tylko, bo też znajdują się biletomaty na przykład w Luboniu. Będziemy także mieli informację, w jaki sposób możemy ten bilet kupić, czyli czy jest możliwa na przykład transakcja kartą, czy to jest tylko możliwość kupna poprzez płatność gotówką. I także będziemy mieli informacje, jakie typy biletów ewentualnie możemy kupić. Czy to są też bilety papierowe, czy to jest wyłącznie na przykład doładowanie karty PEKA. Zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności, ponieważ no, to bardzo prosty i szybki sposób może nam ułatwić kupno biletu. A kupno biletu, rozszerzenie sieci sprzedaży, no to był jeden z podstawowych, tak naprawdę z podstawowych założeń systemu PEKA, czyli ułatwienie dostępności doładowania karty, a także kupna biletu właśnie dla pasażera w Poznaniu i w aglomeracji poznańskiej. Takie nowości z pewnością ucieszą niejednego pasażera. Wirtualny monitor, jak i wyszukiwarkę miejsc, gdzie możemy doładować kartę, znajdziemy na stronie www.peka.poznań.pl. Udogodnienia są dostępne dla wszystkich pasażerów, a nie tylko dla posiadaczy kart PEKA.